To już przedostatnia część wojny, po prostu przebrnijmy przez to jakoś. Naruto powiedział, że teraz Obito wygląda jeszcze bardziej odrażająco, no ja się zgadzam. Dodałbym też, że wcale to dobrze nie wygląda. Tutaj Obito w mgnieniu oka rozwalił połowę Tobiramy i połowę Hashiramy. Nie było to jakoś widowiskowe, no ale trzeba przyznać, że dość szybko dał pokaz siły, choć Tobirama to wykorzystał, żeby nałożyć na niego wybuchowe notki i użyć techniki, która wybuchała non-stop przez dłuższy czas. To mogłaby być naprawdę masakrycznie dobra technika, gdyby nie to, że w tej bajce wybuchy prawie nic nie znaczą, no chyba że akurat muszą, to wtedy magicznie, tak. I czekajcie, czekajcie, więc łańcuch eksplozji nie zadziałał, więc Hiruzen postanowił zaatakować shurikenami? Aha. Na szczęście Obito pokazał mu, gdzie jest jego miejsce, bardzo ładnie ich dominuje, choć jak to w jego przypadku często jest w cholerę silny, a jednak znowu niewystarczający. W sumie też ciekawie pokazane jest to, jak świadomość Obito się dosłownie rozrywa na kawałki i to jest dość przerażająca wizja. Ogólnie to ten odcinek mnie nie urzekł, nie był jakoś szczególnie interesujący. Niewiadomych nie zauważyłem, natomiast odcinek oceniłem na 5. Pięknie tutaj Tobirama się pojawił i znikł z bombeczką przy Obito, mówiąc, że oddaje mu jego zgubę. No przekozak, ale ta walka Megazordów to dosłownie mam wrażenie, jakby to była toczka w toczkę to samo co z flashbacków Hashiramy kiedyś, tylko że w innym miejscu. Zresztą Hashirama mówi, że kiedyś toczyli taką walkę i też pokazali z tego flashbacki. Słabizna. Tutaj za to Temari w myślach mówi, że Shikamaru byłby dobrym Hokage i ja się pod tym podpisuję. No i trzeba przyznać, że Tobirama świetnie wymyślił, żeby z Minato nawzajem użyli na sobie pieczęci, a później Minato przyjął na siebie połączoną technikę Naruto i Sasuke, żeby drugi go podmienił z Obito. Pięknie rozkminione. Nie no widzowie, jestem po prostu zauroczony tym Tobiramą. Pięknie pocisnął Naruto, że jest durny jak ojciec, no przekozak. Jeśli będę o nim mówił tylko dobrze, to bierzcie to na poprawkę, ale serio dla mnie to jest jakiś uber przekozak i jestem zupełnie nieobiektywny, jeśli o niego chodzi. Tutaj kolejny festiwal flashbacków niestety, ale pięknie Obito podsumował mi na to, że zawsze się spóźnia i że nie potrafił rozpoznać swojego ucznia. Z tym pierwszym niejako się zgadzam, ale z tym drugim to w sumie nie wiem, jakby miał to zrobić w sumie. Bardzo też podobało mi się to budowanie napięcia przez jakiś czas, że Naruto i Tobirama zauważyli, że atak Senjutsu zadziałał i się przygotowywali, połączyli ataki, no bardzo dobra scena. Niewiadomych nie widziałem, odcinek na 6. Z niewiadomych to Tobirama powiedział, że ma wrażenie, jakby walczył u boku brata, mówiąc o Naruto. To poniekąd dlatego, że Uzumaki jest reinkarnacją Ashury, tak jak Hashirama. W sumie to pięknie Obito stworzył barierę, żeby wysadzić wszystkich w środku i całkiem sprytny ten plan, żeby rozdać czakrę Naruto i Minato połączoną z Kyubim wszystkim wokoło, żeby przenieść ich poza barierę. I fajnie to później Tobirama wyjaśnił, że jest to proces podobny do klonowania. Jednak na koniec to już te same flashbacki, co już były, zwykły zapychacz. Odcinek oceniłem na 7. Pięknie Tobirama ponownie pocisnął Naruto, że jest większym kretynem niż jego brat, bo już zapomniał, że na Obito działają tylko techniki Senjutsu. Okej, tutaj trzeba przyznać, że ładnie to zaplanowali, że wtedy podczas rozmowy z Nagato, Kyubi dał czakrę Blondosowi, gdy był w trybie mędrca i te moce niejako się połączyły. Tu Sasuke się wkurza na Naruto za to, że tak mocno się wzmocnił i słusznie, bo to głównie przez gówno boost, gdy Uchiha musiał sporo poświęcić i na to zapracować. Super za to to drzewo zaczęło masakrować innych, wyciągając z nich czakrę i wysuszając kompletnie. Minus za to, że oczywiście nie dotyczy to nikogo ze znanych protagonistów. Ogólnie tutaj Madara mówi dość prawdziwą historię, tylko brak w niej Hamury, ciągle jest mówione tylko o Hagoromo. No i ta chwilowa boskość Obito podoba mi się. Odcinkowi dałem 8. Bardzo beznadziejnie wygląda Shikamaru, jednak oglądając to drugi raz, to ta scena jest bezużyteczna, wiedząc, że to nic nie znaczy. Ojejku, zwiastuje problemy z zegarkiem. Madara powiedział, że drzewo będzie kwitło około 15 minut, no i cóż, chyba jednak nie. No i fajnie, że boskie drzewo prawie zabiło Naruto, wyciągając z niego czakrę, ale to nic nie znaczy, bo gościu zaraz z powrotem ten tryb odpalił. Jaki shit w ogóle. Później w sekundę też odpalił tryb mędrca, no super, super. Do tego dołożył scenę z ławką, no bo trzeba jakoś się zboostować, wiadomo. Później nadal festiwal flashbackowania, a tutaj Tobirama chciał negocjować, a Hashirama chciał oddać bestię za darmo, what the fuck. Niewiadomych nie widziałem, odcinek na 4.
No i tutaj Shikamaru ozdrowiał dzięki Naruto, oczywiście to dobra wiadomość, bardzo go lubię, jednak ten brak konsekwencji jest przytłaczająco zły. Później także dostaliśmy trochę niepotrzebnych flashbacków, choć już fajnie wygląda jak Kakashi zszywa sobie rany, albo to jak Obito zbejtował Naruto i Sasuke, żeby go zaatakowali, a ten ich unieruchomił. Natomiast to już jest prześmieszne, przed chwilą ponownie Sasuke, Naruto i Jugo dostali dość srogo, a tutaj Naruto sobie włącza trybki biegu na luzaku, jakby nic się nie stało, Sasuke też używa non-stop Susano, no słabizna. I żeby nie było, że czepiam się tylko protagonistów, to jeszcze w przypadku ożywieńców, czym Madara i Obito, jest zrozumiałe, że mają takie pokłady czakry, bo korzystają z Jubiego, co już nie. Niewiadomych nie widziałem, odcinek oceniłem na 5. Ten Kyuubi z Susano mi się podoba, w sensie może nie rozmiar Megazorda i koncept jest słaby, ale połączenie pomarańczowej i filetowej czakry moim zdaniem wygląda git. I to tyle co z dobrych rzeczy tego odcinka, reszta to jakiś ściek. Kakashi siedząc w wymiarze Kamui nagle zaczął widzieć i słyszeć to co Obito, później dostaliśmy flashbacki, potem jeszcze i więcej i jeszcze więcej, masakra. Powoli od tej siły przyjaźni już się chce żygać. Już nawet nie chce mi się analizować tego, po prostu jest to taka bieda wytłumaczenie, że szok. W sensie Obito zaczął sobie wyobrażać to jakby wrócił do wioski i został Hokage i przez to przegrał, bo nagle broń, która miała być taka super ultra OP, po prostu pękła i Naruto z Sasuke go przecięli, no ble. Później takie naciągane wyjaśnienie pokonania Obito, że Naruto zaprzyjaźnił się z ogoniastymi bestiami, więc jak go trafił, to one zareagowały na swoją czakrę i wyszły, ale już poprzedni Rasengan tego nie zrobił, no fajnie, fajnie. Jeszcze na koniec zaczęło się talk no jutsu. Obito w tym odcinku drastycznie stracił w moich oczach. Niewiadomych brak, odcinek na 3. Cały odcinek minął na talk no jutsu Naruto do Obito, przeplatany flashbackami, na przykład ten trwał 1,5 minuty, a był bez dialogów, by później użyć tej samej sytuacji, tylko już z dialogami. Ja nawet rozumiem, że to mogło gdzieś tam potoczyć się w kierunku zmiany Uchichy, ale to nie znaczy, że mi się to podoba. Tobito był kozak, Obito to jest ściek. Ogólnie to te sceny praktycznie 1:1, gdzie Obito jest postawiony w tej samej sytuacji, to Naruto to dla mnie zawsze był nieciekawy recykling, tak jak te wszystkie treningi z dzwoneczkami. Poza pierwszym, który widzieliśmy, to za każdym razem odgrzewany kotlet z nieco innymi osobami. Część tych flashbacków jest nawet dobra, bo charaktery reszty drużyny są inne niż te drużyny siódmej, ale Obito to w sumie toczka w toczkę Naruto, więc niestety wiadomo czego się spodziewać. Niewiadomych nie widziałem, odcinek oceniłem na 2. No pomimo tego, że nie znamy Rin tak dokładnie jak Sakury, to ona tutaj bije ją na łeb pod względem charakteru. Pięknie tu Obito chciał użyć katona, ale cukierek stanął mu w gardle i zarobił kopniaka, ale tutaj coś mi nie pasuje. Ten egzamin był trochę inny i w Lesie Śmierci walczyły przeciwko sobie dwie drużyny, więc dlaczego w kolejnym etapie stoją naprzeciw siebie te same osoby? Czy to nie powinno być tak, że jedna z dwóch drużyn przechodzi? Szkoda, że tego w ogóle nie wyjaśnili. Spoko, że Obito trenował z całych sił, żeby spróbować w przyszłym roku ruszyć na egzamin i udało mu się, a także trzeba przyznać, że dość hardkorowy ten trening mi na to się nie patyczkował. I ogólnie to ja nawet się zgadzam ze słowami Naruto, to nie tak, że one są w tym przypadku bezwartościowe, jednakże po prostu nie kupuję tego, że gość przez kilkanaście lat planował to, co planował. Z pewnością miał to dość dobrze przemyślane i poukładane po to, żeby jakiś blonda zmienił go swoimi czynami i słowami w jeden dzień. Toć terapeuci pewnie by go nienawidzili za taką skuteczność. Niewiadomych nie widziałem, odcinek na 7. Tu badasowo Obito złapał Naruto za szyję i powiedział, że nigdy nie przejdzie na ich stronę i że nie żałuje swoich wyborów. Niestety Naruto mu walnął z pięści i magicznie to u niego wywołało flashbacki, w których stał aktualny on. To chyba był cios genjutsu, potem złapał go za rękę i pociągnął w kierunku jego znajomych i to go zmieniło. Jakie cudowne, nieprawdaż? Tutaj ponownie dostaliśmy flashbacki Obito z aktualnego arku, tutaj z misji zniszczenia mostu Kanabi, a tutaj Obito według nich nie stanowi zagrożenia i była w nim namiastka dobra, tyle że to był wciąż bardzo groźny wróg i mi na to nie powinien był powstrzymywać Kakashiego. To kolejny błąd, który doprowadził do tragedii. Plusem tej sytuacji był Kakashi, który nie był tak prostolinijny jak Naruto i powiedział byłemu przyjacielowi, że obrana przez niego ścieżka niekoniecznie jest zła, tylko jest jedną z wielu dróg, pokazując mu tym samym jakieś tam zrozumienie. Niewiadomych nie widziałem, odcinek na 5. Cały ten odcinek to jeden wielki flashback Gary, który ma pokazać, że Naruto to jego przyjaciel. Jest to pokazane w lepszej jakości i może być fajnym streszczeniem jego życia, ale przy rewatchu odcinek do skipnięcia na 1.
początek przed openingiem, czyli 5 minut do wywalenia, to tak naprawdę to, co już było tylko powtórzone. W tym odcinku dostaliśmy także piękny uśmieszek Madary, a także Kurama wyjaśnił, jakim cudem Obito przeżył ekstrakcję. To dlatego, że ma w sobie jeszcze Gedomazo, które posiada ogromne ilości siły życiowej. Spoko też Czarny Zetsu przejął kontrolę nad Obito i użył Rinne Tensei, dzięki czemu Madara ożył, choć trochę dziwne, że Amaterasu nic mu nie zrobiło, tylko spadła mu zbroja. Super Madara wypłacił pokopniaku do Naruto i Saya oraz zaczął wchłaniać czakrę Hashiramy i tak szczerze to ten chłop bez oczu jest bardziej zjawiskowy niż Jubi Obito. Nie ma aż tak monstrualnej mocy, ale ma doświadczenie. Niewiadomych nie widziałem, odcinek na 6. Pięknie ogoniaste bestie tutaj klepią Madarę, ale to jest totalnie bez sensu, że mu to nic nie robi, no niby czemu? Chłop się nie broni, nie ma oczu, jedyne co ma to senjutsu Hashiramy, nawet go zapieczętowali, ale sobie z tego wyszedł Susanoo, moim zdaniem naciągane. W sensie badassowy Madara nie da się ukryć, ale wytłumaczenie żadne. Super za to później odciął rękę Zetsu i po prostu wsadził ją sobie, po czym wkręcił sobie jedną z żarówek Rinneganowych, przywołał Gedomazo z ciała Obito, gdy Kakashi użył ponownie Kamui, ale udało mu się tylko urwać prawe ramię. Madara w ogóle robi w ciągu kilku minut tyle, co Obito przez kilka lat. Złapał ogoniaste bestie solo, no szczerze to jego moc jest chyba aż za duża. Naruto powiedział, że przeciwnik dostanie Kuramę po jego trupie, no i to się zgadza, taki jest właśnie plan. Świetnie Madara na końcu rozciął łańcuch przed i po piasku Gary, który go zatrzymywał, po czym połączył go z powrotem i zaczął wciągać Shukaku. Niewiadomych nie widziałem, odcinek na 7. No i myk, Madara wyciągnął z Naruto Kuramę pięknie, a tutaj Sasuke przebił na wylot, trzeba przyznać, że przekozak. Takie wiecie, zero wątpliwości, po prostu robię co trzeba. Super było to wejście Tobiramy, a także rozkminienie ataku wraz z Kunajem, no ale porwał się na Madarę, więc chyba się przeliczył. Tutaj trochę flashbacków, które już widzieliśmy, później jeszcze te, jakoś tam to uzasadnione, bo to teoretycznie koniec życia Sasuke, ale wystarczyłyby tylko te słowa, które powiedział, zamiast pokazywać to samo 10 raz. Guru Guru to w sumie jedyny ofensywny Zetsu i jedyne co chciał się dowiedzieć, to jak to jest robić kupę. Nice. Niewiadomych brak, odcinek na 7. Tutaj Kurama wytłumaczył Garze, jak uratować Naruto, no jest to całkiem sensowne, choć przedtem nigdy się tak nie działo albo nikt o tym nie wiedział. To całkiem ciekawe, że to pokazali, ale czuję się cały czas nieswojo oglądając to, jak Sakura rozcina trochę Naruto i masuje mu ręcznie serce. Karin pokazała tutaj, że potrafi używać łańcuchów tych co Kushina, tylko w tym wypadku one są używane ofensywnie, a nie pieczętująco. Fajnie też bił Suigetsu, który wystrzelił z palców niczym z pistoletów prosto w łeb Guru Guru. Super z pełnym spokojem, jakby to była codzienność, idzie sobie Madara przyzywając Jubiego i wciągając go w siebie, żeby zostać kolejnym Jinchurikim, jednak już jego wygląd nie zachwyca. Pięknie Gai i Lee dostali narzędziami mędrca, które wypluł Madara, ale to dosłownie przewidzenie zachowania Naruto wiele lat w przód to faktycznie bezsens, co początkowo wypunktował Minato, za to plus. Zetsu znowu zrobił ich wiajo i w ostatniej chwili wciągnął Kyubiego do siebie zamiast do Naruto. Grubo. Niewiadomych nie widziałem, odcinek znowu na 7. Ta filozofia Madary, że czakra i moc prowadzi do konfliktów, to jest coś w sumie nie do zaprzeczenia. W końcu my nie mamy magicznych umiejętności, a jest u nas dokładnie to samo. Tu już XD z tym senjutsu Minato. Nagle z dupy tego użył, ale nigdy przedtem o tym nie słyszeliśmy. Słabizna. Pięknie Obito zdradził Madarę, on od przodu, a później Zetsu zrobi to od tyłu, jakkolwiek to dziwnie nie brzmi. Dostaliśmy tutaj sporo flashbacków, najpierw te Stalk no Jutsu na Obito, później część nowych, które były już całkiem okej, żeby znowu przeszły w te, które już widzieliśmy wiele, wiele razy, odkąd okazało się, że Tobi to Obito. Odcinek średni na 5. Widzę, że szukanie kotów to zadanie wielopokoleniowe. Konoha chyba ma jakiś dość poważny problem z uciekającymi zwierzakami. Tutaj jak Rin śmiesznie sprzedała Obito, mówiąc, że się martwił o Kakashiego i że Hatake jest od niego lepszy, dlatego musi trenować, no zabawne. Spoko tutaj Minato uratował Obito i wow, kunaje zostały użyte zgodnie z przeznaczeniem i nawet wyglądało to git. Odcinek poprawny, bez szczególnych zalet czy wad, niewiadomych też nie widziałem, a oceniłem go na 7.
spoko Kakashi stworzył mur, po czym się w nim schował i zaatakował z ukrycia. Ładnie później walczył z jakimiś no-name'ami solo, ale tutaj zaczęło się już flashbackowanie z misji na moście Kanabi, ale takie na ponad 1/4 odcinka. Gai jak zwykle ze swoją giga dobrą pamięcią nie wie, kim jest Madara i co prawda wygląda on zgoła inaczej, ale to dla niego takie typowe, że aż śmiechłem. Niewiadomych nie widziałem, odcinek oceniłem na 6. Śmiechłem jak Suigetsu powiedział, że ma nadzieję, że Kabuto nie chce wciągnąć Sasuke, bo co wyjdzie z ich połączenia? Kabukę czy Sasuto? No i przyznaję, że ładne wejście Gaia z siódmą bramą, a tutaj Rock spoko obronił mistrza przed czarną kulą, choć w tych flashbackach widać, że te metody wychowania są dość powszechne w tym anime, piącha w mordę i do roboty. I nie ma to jak Kakashi wpadł na wywaleniu, pobił tych dwóch typów, żeby uratować Gaia, pocisnął go i sobie poszedł. Nice. Niewiadomych nie widziałem, odcinek na 7. Spoko wyglądają te treningi młodego Gaia, który się nie poddawał i tak jak w dorosłości nakładał na siebie coraz większe wyzwania, a później miał wyzwać Kakashiego, jeśli nie udał mu się zrobić tych challenge'y co poprzednio i ciągle mu się udawało, co też jest sukcesem, bo gość się wzmocnił niesamowicie. No i bardzo dobrze ogląda się to, jak oni zostali swoimi rywalami, nie tylko od tak, ale też po to, by się nawzajem wzmacniać. Efektowne było to wejście w ósmą bramę Gaia. Minusów nie widziałem, niewiadomych także, odcinek na 8. Pięknie jeden atak Gaia wystarczyłby na jakiś czas położyć Madarę, trzeba też przyznać, że Minato fajnie rozkminił, jak działają techniki Madary, a później wymyślił plan, żeby pomóc Gaiowi, co pozwoliło mu zadać bezpośredni cios przeciwnikowi. Madara to jednak przekot, wstał po tym ataku i jeszcze podpuszczał Gaia, by ten pokazał mu coś więcej, bo jest podekscytowany. Samo pojawienie się tutaj Hagoromo to jakiś cyrk na kółkach, choć zabawna jest ta trudność komunikacji pomiędzy nim a Naruto. Historia o Tsutsuki w takiej krótkiej opowieści jest nawet ok. Nie ma się wrażenia, że to jakiś zapychacz, a bardziej poszerzenie lore. Fajnie też wyglądają te małe ogoniaste bestie jako dzieci. Niewiadomych nie widziałem, odcinek na 8. Na start dostaliśmy flashback Naruto z rozmowy w Konoszce o pozbyciu się Sasuke. Ta rozmowa była słaba. Nawet jeśli uznamy, że to było sprytnie zaplanowane, żeby zrobić follow-up do bycia reinkarnacją Indry i Ashury. Ta moc od Hagoromo to została przedstawiona jako coś super ekscytującego i w ogóle cieplutkiego, a to chyba jest najgorszy boost w całej serii. Bardzo, bardzo słabe wytłumaczenie. Za to mięśnie Gaia są już dowalone, jak się tak przypatrzycie, i fajny rentgen na ciało Madary i nogę Gaia, ogólnie bardzo mocny atak, który zostawił Madarę w takiej poskudnej formie, jednak prawie od razu się zregenerował, a Naruto magicznie uratował Gaia przed śmiercią, co dla mnie jest tak naprawdę równoznaczne z tym, że ta walka jest zapychaczem. Strasznie gówniane decyzje zostały tutaj podjęte, by tak to poprowadzić. Zresztą ta moc uzdrowienia to naprawdę, aż mnie kręci w brzuchu od tego plot armora. Niewiadomych nie widziałem, odcinek na 4. Ja wiem, że to jest budowane jako coś super ekstra mocnego, ale dla mnie to jedna wielka ściema. Nie kupuję tego, jak to łatwo wszystko przyszło, tylko po to, by mieć jakiekolwiek możliwości pokonania Madary. Spoko za to ten Uchiha klepał Naruto za pomocą Limbo. Madara także pochwalił w głowie Sasuke m.in. za dedukcję, a to coś, czego nie nabył teraz, tylko w sumie nieraz już to pokazał i faktycznie jest to dobre, ale XD jak Madara wyciągnął oko Kakashiego i tak mnie teraz naszło, że to nie są żarówki, bo się nie wykręcają, to jest bardziej coś, co wyciągają i wtykają, bardziej jak wtyczki do kontaktu. Ogólnie Sakura robiła jakieś tam wrażenie na wojnie, a tutaj jest tempa i nie jest w stanie rozwalić Rinnegana Obito, którego jeszcze 5 minut temu uważała za wroga. Aha, niewiadomych nie widziałem, odcinek na 3. Tutaj Obito wyjaśniał Sakurze, dlaczego trzeba tego Rinnegana zniszczyć, a ta mimo tego nie zrobiła. Giga minus, po prostu idiotyczna decyzja, tak jak kiedyś w tym wymiarze Kakashi nie zabił Obito za pierwszym razem. Za to fajnie Obito to wyjaśnił, że celowo dał się zaatakować Kakashiemu, żeby zniszczył pieczęć na jego sercu. Po pierwsze tutaj jest fajny kadr, po drugie nieźle Madara ukartował dosłownie większość życia Obito, manipulując nim, choć on też był manipulowany, o czym nie wiedział naturalnie. W większości ten flashback był tylko zapychaczem, dopiero później Madara zaczął to komentować, później także flashbacki z początków drużyny 7 i chętnie podpiszę współpracę z jakąś firmą z wiadrami, bo potrzebuje jakichś dożygowin. Naruto znowu zrobił wolololo i nagle cyk, Kakashi ma swoje dawne oko. Też wspaniała decyzja Sakury, by ruszyć solo na Madarę. Doprawdy iloraz inteligencji tej postaci wykroczył poza skalę. Ten poziom mocy jest już tak absurdalny, że tego nie ogląda się ciekawie. To nawet nie imponuje, ani milion Chibaku ten
sensei Madary, ani rozwalanie ich przez Naruto i Sasuke. 4 to moja ocena, straszna słabizna. XD, tylko tyle powiem patrząc na to. Ogólnie spoko sprawa, że Sasuke ochronił drużynę siódmą przed Tsukuyomi, ale skąd wiedział, że to tak zadziała? Dość przerażająco wygląda to, jak wszystkich owijają te drewna, a ci stoją jak zamrożeni. Jak widać, w nieskończonym Tsukuyomi nie chodzi o to, żeby wszystko łatwo zdobyć, tylko w przypadku Yamato najpierw jest intryga, by wszystko dobrze się potoczyło i nawet nielogiczne rzeczy wydają się ok, jak to, że Sasuke nagle wrócił sobie do wioski. Fajnie przerażający kontrast, gdzie Yamato w śnie jest super szczęśliwy, a naprawdę wisi sobie w kokonie. Niewiadomych nie widziałem, odcinek na 6. Niektórzy zbierają zabawki, a ten bronie, w tym dzidy, czyli to dziduwa. Dobrze. Ten co ciekawe zachowała swoją świadomość i pamięć, wie, że była na polu bitwy, chce wrócić do swojego świata. Neji używa tutaj Byakugana do słusznego celu, czyli podglądania bielizny Tenten. Hinata w tej odsłonie też wygląda całkiem ciekawie i ogólnie wszyscy są odwróceni charakterami, co jest dość zabawne, jak na przykład Shino, który nienawidzi robaków. Niewiadomych nie widziałem, odcinkowi dałem 7, całkiem ciekawa perspektywa na to wszystko. Kurenai, które nie umie używać genjutsu. Nice. Jak tak teraz spojrzeć na kanon, to w sumie nieduża różnica. Zupełnie tego typu nie kojarzę, ale mam wrażenie, że to jakiś taki wewnętrzny Madara w iluzji, żeby przekonać tych najbardziej odpornych. Tenten w ogóle prowadzony jak przestępca, no nieźle. I ogólnie o taką Tenten nic nie robiłem. Szkoda, że nie jest taka użyteczna w realu. Pokazano tutaj też, jakby to szczęście w iluzji było czymś smutnym. Z jednej strony tak, bo to nie do końca prawdziwe, ale ona o tym nie wie, więc naprawdę jest zadowolona. Niewiadomych nie widziałem, odcinek także na 7. Widzę, że tutaj ogoniaste to są jakieś mini zwierzątka, jak jakieś maskotki. Tego, co ktoś mi tam wysyłał, to chyba jest takie nawiązanie do Boruto. Śmiechłem, jak zobaczyłem to więzienie w zębach Tsunade. Killer kolejny raz się zachwyca piersiami piątej, nice, a tutaj Gyuki wpadł przed nią i jeb dymem po oczach. Ogólnie to wcale ten zajazd ramenowy, akurat tam, gdzie Naruto się nie wydaje podejrzany. Odcinek śmieszkowy, fajny, minusów nie widziałem, oceniłem go na 7. Śmiesznie Killer rapuje z mieczem w zębach, więc niewiele można zrozumieć. Zabawnie też Fuwi działa tak oto Garę, jak jakiegoś giga przystojniaka. Spoko Son Goku się powiększył, wypłacił gonga wężowi Orochimaru, potem Shukaku wjechał mu z bańki, Chomei to samo, Gyuki poprawił spiąchy, a Kurama poskakał po nich i ich zgniótł. Naruto nazwał Yugito babcią, na co ta się wkurzyła, on szybko się poprawił, że siostrzyczko i zrobił taką minę, a Fu go pocieszała. Śmieszne są te ich stroje i choć to tylko senbi i niektóre fakty się gryzły, to trzeba powiedzieć, że tutaj Jinchuriki i Ogoniaste to zostały lepiej przedstawione niż w kanonie. Na spokojnie, dosyć ciekawie, bo wiemy, że to żartobliwa konwencja. Nie widziałem minusów, tak jak niewiadomych, odcinkowi dałem 8. Przykro się to ogląda, jak tutaj gryzą Karin dosłownie chwilę po tym, jak się dowiedziała, że z tego powodu umarła jej matka, a później to tak wypłukało z niej emocje, że po prostu się dawała. Tutaj pokazano nam, w jaki sposób Orochimaru zwerbował ją, u niego to standardowe, wyciągał dzieciaki z bardzo słabych sytuacji, a więc były mu posłuszne, choć jak widać na początku zmieniło się tylko jej położenie, a nadal miała te same zadania. Tutaj już jednak dostaliśmy te same sceny z historii, które już znamy, dopiero później jest to przekręcone pod nieskończone Tsukuyomi i fajnie Karin tutaj zbejtowała tego gościa, który ją kiedyś wykorzystywał i go zabiła kunajem. Ten odcinek jest o tyle ciekawy, że ta część do zmiany historii mogłaby być faktycznie prawdziwym życiem Karin, bo tego wcześniej nie znaliśmy, no i trzyma się to kupy. Niewiadomych nie widziałem, odcinek na 8,5. Średnia tego arku to 6, no i tak naprawdę ta kanoniczna historia była tutaj najgorszą częścią. Było tu naprawdę sporo słabych rzeczy. Też przyznam, że niejednokrotnie powstrzymywałem się, żeby nie dawać każdemu odcinkowi jedynki. Wygląd Jinchuriki Jubiego nie zachwyca moim zdaniem, do tego Obito okazał się być rozchuśtanym chłopcem i strasznie stracił w oczach, bo jako Tobi naprawdę robił wrażenie, był pewien siebie, wiedział czego chce, a oglądanie Naruto przez jeden dzień wystarczyło, żeby nagle przeszedł na dobrą stronę. Zresztą ten boost Naruto i Sasuke był bardzo okropny. Poziom bogów też nie jest czymś, co moim zdaniem się dobrze ogląda, no i moim zdaniem jest to po prostu słaba historia. Szczerze mówiąc, lepiej się bawiłem, jak już Mugen Tsukuyomi zaczęło działać i dostaliśmy filerowe odcinki z tego, jak to tam w środku wygląda. Widzowie, my też nie toczmy wojen. Z tego, co widzę, 59% osób nie subskrybuje tego kanału, to znaczy, że zło wygrywa, ale możecie się zmienić. Uwierzcie mi.